Hej, ja jestem Sarge i witam was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale z gry Assassin's Creed Odyssey. Ostatnio wykonaliśmy zadanie u starego przyjaciela Kassandry, który nazywa się Hator. I tak się składa, że od razu po wykonaniu tamtego questa w poprzednim odcinku, teraz znowu możemy z nim pogadać i być może wątek rozpoczęty ostatnio będzie kontynuowany. Hator. Ah, my friend! I'm so glad you're here. I know that look. If you need a favor, just tell me. Well, yes. A small one. A mercenary and old friend of mine has gotten himself captured. So you'd like me to free him? Sadly, I'm no longer able to do these things myself. Otherwise, I wouldn't ask. Ostatnio Hator trochę mi podpadł, bo faktycznie okłamał Kassandrę. Mówił, że ten miecz, który dla niego zdobyliśmy, został mu zabrany, a tak naprawdę z rozmowy między strażnikami okazało się, że sam Hator sprzedał ten miecz z własnej woli. Okay, I'll do it. Thank you, my friend. Once you rescue him, take him to the beach. I've left a boat there for him to escape. Tell me where to look for him. He's in a military camp just north of here. Czyli rozumiem, że całkiem niedaleko. Why are you so worried about a mercenary? He's a friend. Didn't I do the same for you? Remember that trouble you and Marcos got into? Yes, you're right. If we're not going to look out for each other, who will? Szkoda tylko, że nie chcesz powiedzieć nic więcej. Time to go get your friend. No ale dobra. Hejtorzy naszych czasów. Znajdź najemnika i uwolnij go całkiem niedaleko stąd, ale myślę sobie, żeby w pierwszej kolejności jeszcze wybrać się do tego obozu tutaj, bo to już mi się pojawiło na mapie poprzednio i wtedy wam mówiłem, że jeszcze tutaj się pewnie wybierzemy, więc teraz myślę, że jest właściwy moment, aby tutaj sobie zajrzeć. Tylko, że tak naprawdę to jeszcze kawałek musimy tutaj wejść, żeby dostać się na teren zastrzeżony. I proszę, mamy kolejny enigmatyczny ostrakon, a więc będzie następna zagadka do rozwiązania. Mamy też kapitana. Można by się było do niego dostać, chociaż to nie będzie takie proste, bo jest tutaj naprawdę wielu tych żołnierzy jeszcze dookoła. Przywołam najpierw do siebie jednego żołnierza tutaj. Dobra. On wyeliminowany. I teraz pytanie, czy zdążę jeszcze tego kapitana zaskoczyć? No, z drugiej strony jednak ktoś mnie wypatruje. Ale dobrze, może dzięki temu on tu przyjdzie, a ja go wtedy wyeliminuję. Jak najbardziej się udało. Co do kapitana, to trochę się obawiam, że nie wystarczy to, aby go wyeliminować skrytobójstwem. Na to wygląda. Będzie trzeba z nim walczyć. A jednak nie, jednak się udało. No dobra. Tym lepiej dla mnie. Tyle tylko, że to nadal nie wszyscy. Tamtego zdejmę. Celna strzała. Proszę bardzo. O to chodziło. Zejdźmy teraz, bo mam tylko jeden segmencik paska adrenaliny. Dobrze by to było sobie uzupełnić. Więc przywołam tego tutaj do siebie. Tylko, że on chyba zobaczył najpierw ciało. No. Takim skrytobójstwem zawsze sobie uzupełniamy trochę pasek adrenaliny. Tego też pozwolę sobie przywołać. Wolę nie eliminować go na oczach innych. No i to było na tyle. Po dwa segmenciki paska mi się teraz uzupełniają przy takim skrytobójstwie, więc tym bardziej jest to opłacalne. Nieuprzejma koza. Udaj się drogą prowadzącą na północny wschód w kierunku plaż Maratonu. Czyli tam gdzieś byłoby rozwiązanie tej zagadki. Może jeszcze później się temu przyjrzę. Tutaj grecki kostur zdobyty. I to w zasadzie by było wszystko. Tu jeszcze przy okazji mamy kupca, więc spróbuję coś właśnie od niego odkupić.
Ale nie, akurat żelazo i miękka skóra, tego mi nie brakuje, więc jednak nie odkupujemy. A jeśli chodzi o sprzedaż, to tutaj te niepotrzebne towary możemy sprzedać jak najbardziej. A jeśli chodzi o różne rodzaje broni, to już to zrobię sobie na własną rękę, poza nagraniem, żeby nie tracić tutaj zbyt dużo czasu. No i teraz możecie sobie zobaczyć, gdzie jest mój cel. Czyli tutaj będzie ten obóz. Po drodze jeszcze możemy zajrzeć w to miejsce na przykład. I tutaj właśnie ta plaża w Maratonie też, kurde, mnie zastanawia, żeby rozwiązać tą zagadkę. Tu jest to zadanie. Dodatkowo nowe rzeczy, które zdobyłem. Ten kostur, ciekawe czy nie będzie jakiś lepszy, ale nie, 25 poziom, więc zdecydowanie nie. No i tutaj właśnie to. Wypatruj wąskiej ścieżki, wzdłuż której stoją tajemnicze kamienne figury. Niektórzy powiadają, że to kozy zamienione w kamień. Znajdziesz mnie przy tej o zakrwawionym obliczu. Czyli w teorii nie powinno być tak trudno to odnaleźć. Może poszukamy jeszcze. A tutaj wam chciałem pokazać, bo ostatnio zdobyliśmy trop dotyczący czciciela. Ale to chodziło o Hermiposa, którego już wyeliminowałem najwyraźniej. Więc tak naprawdę nic chyba tutaj nowego mi się nie pojawiło. No dobra. Biegniemy zatem w kierunku najpierw tej nieodkrytej lokacji, a później w stronę głównego celu aktualnego zadania. Przy okazji tutaj zgarnijmy trochę żelaza, cennych klejnotów, drewno oliwne. No, jestem atakowany przez lwa i to nie jednego, ale spróbuję po prostu pobiec przed siebie. Nie będziemy teraz tutaj walczyć z drapieżnikami. Skoro cel główny to jest obóz, to rozumiem, że tutaj raczej powinienem się spodziewać czegoś mniejszego. Rzadko kiedy bywa tak, że zaraz obok siebie mamy jakieś dwa obozy zajęte przez przeciwników. Jaskinia pana. Dobra, zatrzymajmy się. Wow, czy to nie jest przypadkiem miejsce związane z tą zagadką? Zabij wodza klanu. O kurde. Jeszcze się zaraz temu przyjrzymy. W każdym razie tutaj mamy właśnie tego wodza i nie tylko. Gdzieś po tej stronie jeszcze powinna być jakaś skrzynia. A, tutaj mamy więźniów z kolei. Ale to jeszcze nie wszystko. Trzech więźniów odkryłem, ale jeszcze jeden skarb powinien być gdzieś tutaj. Okej. Zaraz obok tego wodza klanu. No dobra. Na razie zejdźmy, bo zdaje się, że tutaj żadnych przeciwników nie ma. No, to może być faktycznie rozwiązanie tej zagadki. To miało być przed posągiem o zakrwawionym obliczu. Ciekawe. O! Proszę, proszę, proszę. Tylko pytanie, czy w końcu... Tak, muszę wejść na górę. Czyli to jest rozwiązanie. No, to nawet było łatwo. Wytwarzanie ostrakonów, super. Odblokował się nowy grawerunek. Już od dłuższego czasu prosiliście też, żebym pokazał listę tych grawerunków. Nie ma to, szczerze mówiąc, jakiegoś dużego znaczenia, ale niech będzie. Tutaj mamy listę grawerunków właśnie. I możecie sobie zobaczyć, jakie grawerunki mi się do tej pory odblokowały, a też jakie są na razie zablokowane, bo oczywiście każdy grawerunek to jest jakieś inne wyzwanie, które się wykonuje na bieżąco w trakcie całej gry. Więc tutaj jest tego naprawdę od groma, jak sami zobaczycie w tym momencie, a to tylko broń biała. Oddzielne grawerunki są na łuki na przykład, tutaj nakrycia głowy i kolejne elementy mojego wyposażenia, więc naprawdę jest tego bardzo dużo. Możecie tutaj sami sobie zobaczyć. Akurat z tego co widzę, to ja większość tych grawerunków już nawet odblokowałem.
Przynajmniej jeśli chodzi o pancerz. Patrzcie, tutaj tylko trzy jeszcze zablokowane. To też fajnie. Najwięcej mi jeszcze brakuje do broni białej. No ale to akurat nie jest takie istotne. Grawerunki tak na dobre będę sobie załączał do mojego uzbrojenia dopiero wtedy, jak... Wow! Zakrwawione ciało. Dopiero wtedy, jak będę już miał jakieś uzbrojenie legendarne, już tak bardziej na stałe, czyli gdzieś tam na tych najwyższych poziomach doświadczenia. Co jest też o tyle dla mnie problematyczne, że jeszcze do niedawna to był maksymalnie 50 poziom, a teraz już 70. Więc tym więcej czasu trzeba poświęcić na to. No ale cóż, tak już jest ta gra skonstruowana, że naprawdę nie warto inwestować na przykład w ulepszenia aktualnego oręża, bo to jest strasznie dużo zasobów, a w pierwszej kolejności jednak chcę rozwijać statek, o czym już niejednokrotnie mówiłem. Więc no cóż, może niekoniecznie będę musiał czekać do tego momentu, aż wbiję najwyższy poziom, ale przynajmniej do tego, kiedy poradzę sobie już z ulepszeniami statku. Wtedy, jak już będę zdobywał kolejne ulepszenia, no to rzeczywiście, znaczy jak już będę zdobywał kolejne zasoby, to rzeczywiście będę mógł inwestować w następne ulepszenia. Ale dobra, tu jest cała grupa tych przeciwników, więc myślę, że i tak będę musiał z nimi zawalczyć. Na razie ewentualnie jeszcze możemy to przełożyć na później, bo tutaj mamy kogoś przed sobą, tak się składa. I spróbuję tego kogoś od razu wyeliminować. Czekamy chwilkę. I teraz go zaskoczymy. Dobra. Opłacało się wcześniej też nabijać pasek adrenaliny, bo dzięki temu teraz krytyczne zabójstwa jak najbardziej cały czas są dostępne. No i tutaj mamy tego wodza, czyli w tym przypadku zdecydowanie nie obejdzie się bez walki zapewne. No oczywiście, że tak, aczkolwiek sporą część zdrowia odjąłem, jakby nie patrzeć. Dobra. Zaatakujmy teraz. Proszę. Wycofaj się. O tak. To dopiero wykończenie. Epicko to wyglądało, naprawdę. Wódz klanu pokonany. W sumie to najważniejsze. A tutaj mamy tych więźniów jeszcze. Nie wiem, czy już teraz ich uwalniać, czy jednak jeszcze poczekać, aż poradzę sobie z przeciwnikami. Na razie schowam się tutaj. I rozprawię się też z tobą. Dobra, to było na tyle. Tam mamy kolejnego, co ciekawe. Oni są najbardziej oddaleni od pozostałych, więc to jest mi akurat jak najbardziej na rękę. Proszę bardzo, następny załatwiony. No i tak się składa, że tutaj właśnie mamy jeden skarb. Teraz mogę sobie pozwolić na zapalenie pochodni, no bo jednak jak tam się skradam, to nie mogę sobie tak po prostu beztrosko biegać z pochodnią, bo od razu z daleka zostanę wykryty. A tego jednak nie chcemy. Topór bitewny zdobyty, tutaj sporo skarbów przy okazji też. Niesamowite to jest w tej serii, że ta eksploracja poszczególnych miejscówek jest tak wciągająca. Mi się to nadal nie nudzi, mimo że już tyle godzin spędziłem zarówno z Assassin's Creed Origins, jak i teraz z Odyssey. W gruncie rzeczy można by powiedzieć, że rozgrywka w obu przypadkach jest dość podobna, chociaż oczywiście jakichś nowości, różnych zmian nie brakuje jednocześnie, ale naprawdę zadziwiające jest to, że ten system rozgrywki jest tutaj tak skonstruowany, że to po prostu nie nudzi. No, przynajmniej nie nudzi mnie, bo oczywiście nie każdy musi podzielać moje zdanie, to jest naturalne. Ale pod mój styl rozgrywki jest to idealnie wręcz skrojone, bo
Nie dość, że mamy tutaj moje ulubione skradanie, to tak samo też eksplorować bardzo lubię w grach i po prostu ogromną radość sprawia mi zwiedzanie kolejnych lokacji, oglądanie ich z bliska, chociaż takie widoki jak tutaj nie są za ciekawe, zdecydowanie. Ale to też przy okazji daje nam możliwość, wiecie, jakiegoś interpretowania tego, co tutaj widzimy. Od razu jak za każdym razem, kiedy nacieramy się na jakiegoś wodza klanu i nie tylko wodza, no to widać właśnie tych żołnierzy ponabijanych na pal i też możemy sobie od razu to interpretować, czemu tak jest, co oni tutaj robią, jaki mają cel i tak dalej, i tak dalej. I patrzcie też na to, że zwlekałem troszkę z zaatakowaniem i okazało się, że słusznie, bo teraz się rozdzielili wszyscy. A ja mogę ich w ten sposób zaskoczyć. Tu jeszcze mamy jednego. A weźmy sobie w sumie teraz miecz. Wow, jednym ciosem dosłownie, kurde. To było genialne. Dobra, idealne też uniki. No i to chyba będą wszyscy, wydaje mi się. Nie sądzę, żeby ktoś tu jeszcze mi zagrażał na tym terenie. Jasny gwint. Ten człowiek był tutaj przepołowiony. Bo Jezu, ale on jest wybebeszony totalnie. Oni chyba zbierają tutaj też jakieś organy od tych ludzi. No i to jest to, co mówiłem. Na podstawie tego, co tutaj widzimy, też możemy to interpretować, a na pewno nie zdziwię się absolutnie, jeśli z czasem zostanie to też wytłumaczone, czy to w wątku fabularnym, czy to w jakimś zadaniu, albo wręcz serii różnych zadań, które będą właśnie dotyczyły członków tego klanu. No ale dobra, skoro to już są wszyscy, to ja teraz pozwolę sobie uwolnić tych więźniów, czyli rozumiem, że to są kolejni żołnierze. Dokładnie tak. Jesteście wolni zatem. I to jednocześnie koniec tej lokacji przy okazji. Dobra. Czyli co, ja rozumiem, że muszę teraz wrócić dokładnie tą samą drogą, którą tutaj przybyłem, bo chyba nie było żadnego osobnego wyjścia, tak jak czasem to bywa do tej pory. Już kilka takich miejscówek spotkałem, jakichś jaskiń, że z jednej strony wchodziliśmy, a z drugiej mieliśmy wyjście, ale tutaj chyba czegoś podobnego nie było. Zresztą ci żołnierze też próbują wyjść, chociaż nie wiem, po co tam się teraz wracają. Ale nie wnikam, ja ich uwolniłem, a teraz niech sami decydują, co robić się dalej ze swoim losem. Mi nie pozostaje nic innego, jak tylko udać się teraz w końcu do tego obozu, gdzie mieliśmy uwolnić najemnika. Musieli go osadzić w północno-wschodniej części opuszczonych gospodarstw. Muszą go przetrzymywać w obozie wojskowym Ramnus. No i to będzie tutaj przed nami. Jesteś blisko celu. Oznaczmy. There he is. Dobra. Jest najemnik, a za chwilę jeszcze oczywiście pooznaczamy sobie jednocześnie też tych przeciwników, których mamy w obozie. Oczywiście są to Ateńczycy. Niczego innego bym się w Attyce nie spodziewał. Chociaż bywały i obozy spartańskie, co ciekawe. No ale dobra, zobaczmy tutaj, jak się to prezentuje. Może to będzie kolejny moment, kiedy spróbujemy się zakraść nocą. Przeczekamy sobie. W ogóle jak patrzyłem teraz na umiejętności Kassandry, to rozważam rozwinięcie właśnie skradania u mojej bohaterki. Dlatego, że kolejny etap tej zdolności, którą mam na myśli, jest to chyba mistrzostwo skradania. Zakłada po pierwsze zwiększone obrażenia przy skrytobójstwach, ale po drugie także to,
że nocą te obrażenia są absolutnie największe. Więc to jeszcze bardziej może nas wtedy zachęcać do tego, żeby właśnie zakradać się do jakichś obozów nie za dnia, tylko właśnie nocą. Ale to jeszcze będziemy decydować na bieżąco. Na razie spróbuję zaskoczyć tego żołnierza tutaj. To jest po prostu super, takie zaproszenie gościa do krzaczków. I właśnie w tym miejscu ubicie go. Dobra, tutaj zaczaimy się teraz na ciebie. Teraz to ja naprawdę staram się powolutku podejść do przeciwnika, zobaczyć, czy zwykłym skrytobójstwem jestem w stanie go wyeliminować i dopiero wykonuję atak, bo czasem się jednak spieszę za bardzo. Tylko wiecie, w niektórych przypadkach się nie da tak szybko, a raczej tak długo reagować, bo czasem właśnie trzeba bardzo szybko to zrobić. No, tutaj tego gościa raczej nie zabiję, niestety, przy jednym ataku. Ale za to z tej strony mamy kogoś. Dobra, ostrożnie tutaj. Ciekawe, czy nie zobaczy tych ciał. Idzie spać. To nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dla mnie na pewno. Krytyczne zabójstwo, uwaga. No, podejdź, podejdź. Atak z ukrycia. Ateński napierśnik jeszcze w nagrodę. A tutaj mamy tego. No to tak jak już wcześniej patrzyłem, nie da się go zabić. Trzeba z nim zawalczyć. Ale widzicie, że sporo się udało zdrowia odjąć. I nawet nikt się nie zorientował. Szybki atak. Poszedł naprawdę sprawnie. Dobra, czyli tutaj mamy jeszcze tego kapitana drugiego, którego mam wyeliminować. Myślę, że w jego przypadku już się uda wykonać skrytobójstwo. A nawet zwykłe skrytobójstwo wystarczy. Maska wojenna w nagrodę. Idziemy dalej. Tego najemnika zostawię sobie na koniec oczywiście, tego, którego mam uwolnić. Najpierw jeszcze się rozejrzymy. Okej. No i został jeszcze jeden, który poszedł już sobie spać, ale zanim do niego podejdę, to jeszcze rozejrzę się też i tutaj. No, na górze niczego nie ma, za to na dole mamy zapasy wojenne. Ale to też powiem wam, że zanim je zaczniemy palić, to jednak lepiej będzie poradzić sobie z tym Ateńczykiem tutaj. Też krytyczne zabójstwo było wymagane w tym przypadku. No i możemy się rozejrzeć. Mamy nowy grawerunek, 20% do adrenaliny przy skrytobójstwie. Legendarny, bo złoty grawerunek. Bardzo się cieszę. No i teraz możemy rzeczywiście sobie przeczekać. Rozumiem, że nic się złego nie stanie. A nie, jednak nie można medytować w pobliżu wroga, czyli na terenie zastrzeżonym rzeczywiście nie było to możliwe. No dobra, to tego najemnika nocą stąd zabierzemy też. Nie ma problemu. Tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Łuk refleksyjny na 25 poziomie. Nie chciałem wzywać Ikarosa. Poczekajmy, niech lokacja zostanie zaliczona, żeby nie było problemów. I uwalniamy najemnika. Just in time. Odeskortuj najemnika do łodzi. No dobra, tak się składa, że to niedaleko. Wyjdziemy sobie normalnie tędy. Do łodzi się przedostaniemy. Nie ma problemu. No to mam nadzieję, że Hejtor będzie zadowolony i jednocześnie ciekaw jestem, czy to już zakończy linię questów u przyjaciela Kassandry, czy jednak jeszcze będziemy mieli coś do roboty u niego. Teraz pytanie, czy jak ja tutaj zeskoczę, to czy ten najemnik pójdzie za mną? Może dla bezpieczeństwa jednak zaprowadźmy go nieco bardziej tradycyjną drogą.
Bo akurat mam wątpliwości, czy on byłby w stanie zeskoczyć z tak wysoka. A nie chcę też ryzykować, że nagle się zatnie. A tu mamy hejtora, tak? There you are! I was starting to think you wouldn't show up! You! Hello, Emilko. Long time. Itor, what's going on? Why are you here? Of course. He didn't tell you, did he? You've been used, my friend. Shut up! I'm not here to hear you talk. I'm here to see you die. You deceived me! You asked me to rescue him just so you could kill him. I didn't lie. Just omitted some details, that's all. Jasny gwint, znowu nas oszukał. I got him out as you asked, so why kill him now? I could have dealt with him if that's what you wanted. Because I had to see him. Why? Because he killed the love of my life. We both shared guilt in that. But she was my wife! Your wife? She wouldn't have died if... What? If I hadn't caught you? If you hadn't attacked me? If she hadn't tried to stop us? If our blades hadn't struck her down? Who's to blame here? O kurde. To mi wygląda rzeczywiście na wypadek. Czyli hejtor miał romans z żoną tego najemnika. Później zostali przyłapani, no i wyszło jak wyszło. It sounds like neither of you was at fault. He drew his weapon first. You were with my wife. What did you expect? It is my right to restore my honor. It seems neither of you wanted to kill her. There are no winners here, and neither of you has to die. Let it go. You're right. I'm sorry. Fuck your sorry. You destroyed my life that night. But I agree with your friend. Let's just pray we never see each other again. Why, you? Let him go. You made the right choice here. Sometimes we cannot make up for the mistakes of our past. I'm just glad all those years with me didn't rub off on you. Sometimes we need to move on from the past, like I did from Kefalonia. You have a chance to make a new life. Use it. Ciekawe to było, co? I nie wydaje się, żebym mógł już pogadać jeszcze więcej z hejtorem, czyli na tym się ta linia questów najwyraźniej kończy. No ale myślę, że podejście Kassandry tutaj było w tej sytuacji właściwe. To rzeczywiście wyglądało na wypadek. A hejtor, prawdę mówiąc, niech też się cieszy, że z kolei ten najemnik nie chciał się zemścić. Jakby nie patrzeć, to była żona tego najemnika. Dobra, zanim się z wami pożegnam, to jeszcze wybierzmy się tutaj bezpośrednio, dlatego że chciałbym jeszcze właściwie zajrzeć w niektóre miejsca, które tutaj pozostały wciąż nieodkryte. Już kurczę, zdążyłem zapomnieć, jakie ładne widoki tutaj są przed nami w tym miejscu. No i tak jak wam pokazywałem tę lokację na północy, to rzeczywiście tam się wybierzemy. Na południu zresztą też mamy jeszcze coś niezwiedzonego. Nie wiem, czemu teraz mi Kassandra nie wskoczyła do tego stogu siana. Idealnie przecież wycelowałem, ale nieważne, bo akurat w tej części nie musimy się o to już martwić. Możemy sobie tutaj też zeskoczyć bez żadnych problemów. Z tej strony też już byłem, zresztą widać to po tych miejscówkach teraz już zaliczonych, które widać na kompasie na górze ekranu, ale rzeczywiście jeszcze tu mnie do tej pory nie było i to mi wygląda na jakiś budynek zajęty przez Ateńczyków ponownie. Zaraz zobaczymy. Raczej się mogę pewnie spodziewać żołnierzy. Dom Solona. Zobaczmy, czy jest to pilnowane. No bo dwa skarby są do zdobycia, ale no rzeczywiście kogoś tutaj mamy. No raczej nie będzie ich zbyt wielu. Na razie w ogóle tylko jednego widzę. Jest i drugi. Póki co to było wszystko. Trzech zdążyłem namierzyć. Pytanie, czy to wszyscy? Czy jednak jeszcze kogoś będę mógł tutaj sobie oznaczyć zaraz? Załatwmy ciebie.
O Jezu, i to na oczach tej kobiety. Nieciekawie. Tak jest. No i proszę, dwóch naraz załatwiliśmy. A, ten jednak przeżył. Jednak przeżyłeś to starcie. Nie uciekaj przede mną, kurde. No, i oczywiście nabiliśmy sobie pasek w prawym dolnym rogu ekranu na tyle, że już najemnik się zainteresował. No ale trudno się mówi. No nie, jeszcze mnie będzie jakiś cywil atakował, naprawdę. Zaufaj mi, stary, ja cię krzywdzić nie chciałem, to był twój wybór. No, co zrobić w takiej sytuacji? Musimy się bronić i tyle. Ateński napierśnik, już łowca nagród jest blisko. Jak to szybko, kurczę, od razu się zmienia. Jeszcze niedawno był spokój, a tu proszę. Z tej strony kogoś mamy. Petarios, zwany Poparzonym. No, 26 poziom, czyli mogę sobie pozwolić na potyczkę. Petarios był kiedyś potężnym najemnikiem, ale pewnego dnia przyjął zlecenie, podczas którego potwornie się poparzył. Od tego czasu unikał jakichkolwiek zadań, które wiązały się z ogniem. Rzeczywiście widać bliznę na jego twarzy. Dobra, będziemy go próbowali teraz wyeliminować, tylko najpierw jeszcze zainwestuję w umiejętność, o której wam mówiłem wcześniej, czyli mistrzostwo skradania. Tutaj nowe właśnie. Wrogowie wykrywają cię z minimalnej odległości, gdy kucasz i nocą obrażenia podczas skrytobójstw i obrażenia poza walką ulegają zwiększeniu. Więc to jest fajna rzecz jak najbardziej. Przyda się do tego skradankowego podejścia zdecydowanie. Tutaj 28 poziom, 30, ale jeszcze oczywiście na to sobie nie mogę pozwolić póki co. I tutaj coś też zdobyłem, co ciekawe. Przedmiot związany z zadaniem. No dobra. Na razie spróbujmy się skierować w stronę tego najemnika. A później wybierzemy się jeszcze w odwrotnym kierunku, gdzie mamy tę lokację nieukończoną. A, bo on tam jedzie na koniu. No, pytanie, czy teraz go dopadnę. Tak, będzie szedł w moją stronę. Zatrzymasz się tutaj, czy nie? Coś nie masz ochoty za bardzo. To mnie trochę martwi. Dobra, spróbuję go trafić, ale to mu wielkiej krzywdy nie zrobi, niestety. Chociaż to może być na niego jakiś plan, bo on mnie teraz nie wykryje tak łatwo. Proszę bardzo. Jednocześnie muszę uważać na... Wow, jeszcze podpalenie. Muszę jednocześnie uważać na jego drapieżnika, który tam mu towarzyszy gdzieś. Widziałem przez chwilę. No, teraz trafię. Jak najbardziej. Zaraz go zdejmę. Proszę. Teraz wystarczy już tylko go wykończyć. Z czym nie powinno być problemu. Zawalczmy w takim razie. A proszę, tutaj jest jego wilk rzeczywiście. Tak jest. I teraz ty. No oczywiście, że tutaj jeszcze cywile atakują. Kurde. Najważniejsze, że póki co najemnik pokonany. I teraz uwaga. Mamy nowego najemnika ujawnionego. Później się przyjrzymy temu ewentualnie. Na szczęście drugi poziom zainteresowania się na razie nie nabił. Jest dobre i to. Ale mamy teraz szansę, żeby sobie spojrzeć na to, co tutaj się nowego pojawiło, czyli przede wszystkim informacja o pokonanym najemniku, to akurat nie aż tak istotne, ale poza tym nowy najemnik, fajna, zwana Radosną. 34 poziom, czyli na razie jeszcze nie dla mnie. Tutaj 26 poziom, pas wędrownego najemnika. No, póki co podziękujemy za to. No ale właśnie, bo miałem się wybierać już w stronę tej ostatniej lokacji tutaj na północy. Chociaż jeszcze nie ostatniej,
w całych Atenach, bo tak jak mówiłem wcześniej, na południu też możemy jeszcze coś spotkać. Myślę, że jeszcze kolejny materiał byśmy sobie też poświęcili trochę na eksplorowanie Attyki. Tam mi pisaliście, że jest tu jeszcze jeden grobowiec, którego nie odkryłem, a to już są takie naprawdę ważne miejscówki, które fajnie by było sobie zwiedzić, chociażby po to, żeby odkryć ciekawą miejscówkę, a poza tym, żeby też dostać kolejny punkt umiejętności. Tutaj przed sobą widzę jakiegoś najemnika, ale też nie na mój poziom. Z czaszką, czyli to już w ogóle jest przekokrzony najemnik. Drugi stopień, 46 poziom. No tutaj to nie ma żartów, naprawdę. Jaka tam epicka broń w ogóle była. No ale na szczęście ten najemnik mnie nie goni. Nawet mimo faktu, że mam ten pierwszy stopień zainteresowania. Tymczasem gdzieś tutaj jest jeszcze ta brakująca miejscówka, którą chciałem odwiedzić. I co to będzie tym razem? Też pewnie jakieś skarby do zdobycia. Pots. Pots. And more pots. Rzeczywiście, Cassandro, tutaj tych zbanów nie brakuje. Not another step closer, Shellsword. Heard the commander been studying Spartan battle formations. Dobra. Mamy wyłom w północnym murze i rzeczywiście kilku żołnierzy, których trzeba by tutaj pokonać. Jest też kapitan. No i jeden skarb. Niestety nie będę w stanie tego tutaj przywołać. A szkoda. Tamtego zdejmę. I teraz na ciebie. No i poza tym już sobie powalczymy w takim razie. A jeszcze jest jeden. Oddawaj mi tarczę w takim razie. Jeszcze tutaj ten atak. Dobra. Też tarczę oddawaj. A nie mogę mu zabrać? Jeszcze raz? Nie no, mogę jak najbardziej. Nie ma problemu. I co najlepsze, poradzę sobie z nimi całkiem szybko chyba. Na to wygląda. Tamten już chciał się leczyć, kurde. Na szczęście nie pozwoliłem mu. Ach, kurde, ten zamach był dłuższy. Myślałem, że już uniknąłem, ale jednak nie. No i drugi stopień zainteresowania ze strony najemników. Już się robi niebezpiecznie powoli. Zabieramy to, co jest w skrzyni. Pancerne nagolenniki, jak się okazuje. To by było na tyle. W pobliżu już jakiś najemnik. 29 poziom. Czyli chyba o jeden poziom wyższy niż mój aktualny, co? Zobaczmy. No, dokładnie. To jest ryzykowne. Kurde, to jest bardzo ryzykowne. Właściwie nie powinienem go atakować, ale chyba zaryzykuję. Wejdę najpierw na górę. Atak z ukrycia. No i teraz zawalczymy. Mam nadzieję, że mam z nim szansę. Wycofam się tutaj. To jest zatrucie, kurde. To jest zawsze problem. I patrzcie tylko na to, jak małe obrażenia mu zadaję. Na szczęście mogę mu odebrać tarczę. No dobra, na szczęście mam legendarny miecz, więc tutaj jeszcze nie jest tak źle. Widać, że te obrażenia są malutkie, ale damy mu radę ogólnie. A nieraz może bywać tak, że już przeciwnik przewyższający nas o jeden poziom może być zbyt trudny. Zwłaszcza na początku gry było to najbardziej widoczne. Tutaj już rzeczywiście zdobywam na tyle mocne uzbrojenie z jakimiś dodatkowymi atutami, że możemy prędzej sobie próbować atakować kogoś. No nie wierzę, że tutaj się pojawił nagle niedźwiedź. Uwaga! Czy to aby nie przesada? Kurde. Jakim cudem tutaj się niedźwiedź znalazł?
Dobra, powinienem sobie szybko poradzić. Jeszcze się wycofałem w ostatniej chwili. O Jezu, oczywiście, że mnie jeszcze kolejni atakują. I nagle z dobrej sytuacji może się zrobić sytuacja tragiczna. Dobra, zaatakuję tego jeszcze. Nie, tutaj chciałem na górę. Totalnie momentami kamera tutaj wariuje. Ciężko się zorientować w terenie. Dobra, może teraz? Bo już w końcu nie wiem, czy go atakować tą bronią. Można i tak. Cofaj się. Dobra. Sytuacja na razie pod kontrolą jeszcze, ale uwaga tutaj. Oczywiście, że kolejny najemnik. A ten niedźwiedź jeszcze niepokonany. Co najgorsze. Mój Boże, co tu się wyprawia? Za chwilę muszę zobaczyć, co z tym drugim najemnikiem. To jest 29 poziom, czyli chyba ten sam. Znaczy nie, tutaj akurat mam. Ojejku, masakra jakaś. Mam wątpliwości, czy to się uda. Ale zobaczymy. Chcę się podleczyć. Dobra, którego ja mam atakować? Tego wystarczy. Dobra. Spokojnie, spokojnie, wycofaj się. Najgorsze jest to, że tu jest bardzo mało miejsca. A wciąż atakują mnie następni, patrzcie. Nie no, ja nie mam pytań po prostu na to, co tutaj się wyprawia. Dobra. Ten przynajmniej załatwiony. Najemnik pokonany. Teraz otwórz menu najemników. A, widzę, że nie otworzyło mi jednak. A ja sobie tutaj zobaczę. No to jest, rozumiem, ten, który został pokonany. A nie, tu już się mi pojawił nowy najemnik, właściwie najemniczka, którą trzeba wyeliminować. No i wiecie co? Ja tak naprawdę teraz będę musiał uciekać tutaj i już nie walczyć z tym drugim, bo robi się zbyt duże zamieszanie w tym momencie. A ja nawet mogę już teraz sobie spłacić wszystkie zlecenia, a przynajmniej część. A, tylko że tu jest akurat właśnie pełne. No dobra, spłacimy to w takim razie. 1190 drachm to w tym momencie niedużo. Okej. I nie wiem, czy z automatu mnie przestaną atakować. Jasny gwint. Nie do końca. Muszę uciekać w takim razie. Chociaż wiecie, z drugiej strony mogłem rozważyć też atak. Z tego względu, że wtedy bym sobie prędzej nabił jeszcze pasek adrenaliny. A teraz sytuacja wygląda tak, że jestem atakowany absolutnie przez wszystkich i przez wszystko. Dosłownie. Dobra, spróbuję wejść tutaj. Mam nadzieję, że mnie jakiś łucznik za chwilę nie dopadnie. O, tu jest jeszcze jeden, kurde. Dobra. W tym momencie powinienem już mieć spokój. No to trzeba przyznać, że się ciekawie na koniec zrobiło. Trochę mieliśmy tutaj dodatkowych emocji, ale najważniejsze, że sobie poradziłem i na tym możemy ten materiał zakończyć. Zostawcie zatem kciuka w górę, szczególnie jeśli ta końcowa akcja wam się podobała i oczekujcie na następny materiał z tej gry. Cześć!